Mam taki jeden obszar w analityce, w rekrutacji, który myślę, że ma ogromny potencjał i widzę, że to nie jest wcale ulubiony obszar w analityce, w rekrutacji, a mam tutaj na myśli to, co się dzieje w tak zwanym lejku rekrutacyjnym. To jest taka podstawa, bym powiedziała, w rekrutacji, czyli patrzenie na to, jak nam idzie na kolejnych etapach rekrutacji, jaki mamy poziom konwersji na tych poszczególnych etapach, czyli jaki odsetek osób przechodzi do kolejnych etapów. Dalej szukanie też powodów, które sprawiają, że idzie nam tutaj tak, a za chwilę inaczej, że raz jest więcej, raz jest mniej, raz komuś w zespole idzie lepiej, a komuś idzie gorzej. I robienie tego w ten sposób, krok po kroku, daje ogromną wiedzę na temat tego, co w tej rekrutacji chcemy zmienić, co możemy poprawić.